Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak to się dzieje, że lewactwo, które zawsze krzyczy o wolności słowa i o tolerancji, zawsze kiedy dochodzi do władzy, pierwsze co robi, to likwiduje wolność słowa i niszczy tolerancję. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji. Zmień te 5290 subskrybentów. Jest to już od pół roku, to już nawet nie jest śmieszne, ale po prostu YouTube za każdego subskrybującego odcina innego subskrybującego. Pół roku jest 5290 subskrybentów. Dziękuję wam wszystkim. Budżetówka. No budżetówka, no człowiek tak się zastanawia, kto jest za socjalizmem. No wygląda na to, że za socjalizmem, no to jest praktycznie rzecz biorąc większość kobiet, bo lubi jednak spokój życia, lubi opiekę, lubi, żeby było dach nad głową, żeby było jakoś spokojnie. Także kobiety są, no, mają, są z Wenus, tak? No, jeżeli książka była napisana, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, no to faktycznie się zgadza. No, faceci mają ten swój poziom testosteronu, zawsze raczej biegali z dzidą niż z karmieniem dziecka. Kobiety karmiły dziecko, także połowa społeczeństwa to jest za spokojem i socjalizmem, jakąś taką opieką grupową, komunistyczną, można powiedzieć, kołchozową, kibucową, czy jakby to nazywać. No a faceci, no to jednak stawiają bardziej na indywidualność. No i normalny naród, normalne państwo, normalna grupa, no to jest stworzona w ten sposób, że są ludzie bardziej prężni, mniej prężni, no ale ci mniej prężni jednak nie niszczą tych bardziej prężnych. Mao Tse-tung w Chinach, no to właśnie mówił, że to trzeba wycinać te maki, które wyrastają ponad zboże. No i teraz jest cała ta grupa wszystkich tych polityków. No, paradoksem demokracji jest to, że ludzie wybierają w dobrej wierze swoich reprezentantów, swoich polityków, no i ci politycy powinni reprezentować tych, którzy ich wybrali, no a niestety oni zamieniają się, kiedy dochodzą do żłobu, no to zamieniają się przede wszystkim w egoistycznych ludzi, którzy chcą się nałapać dla siebie, no a jak się nie chcą nałapać na siebie, no to zamieniają się w ludzi, którym się wydaje, że oni mają rozkazywać innym. No i tak samo sędziowie, którzy powinni w zasadzie patrzeć się na konstytucję, patrzeć się na prawo stworzone przez polityków, także, że władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, no jest rozdzielona, no, ale niestety sędziowie zaczynają myśleć, że oni mają prawo do decydowania to, co ludzie mają robić, a oni mają tylko patrzeć. No i nietolerancyjni sędziowie, no to już jest nietolerancyjni. No lewicowi marksistowscy i teraz właśnie w Ameryce w ten sposób to jest. No bo co zrobić? Co zrobić z dziekanami w szkołach prawniczych, na koledżach, na uniwersytetach, którzy cenzurują, którzy kasują, którzy w zasadzie szantażują, nie przyjmują do pracy, czy nawet wyrzucają z pracy, przeprowadzają tam jakieś śledztwa, czy w jakimś tam innym stopniu straszą kogokolwiek, kto ma inną opinię. No to jest makabryczne, żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni za prawo, właśnie wszystkie takie rzeczy robili. No to prawda jest taka, że wszyscy ci, którzy to robią jako na uczelniach, no to trzeba pamiętać, że prędzej czy później oni mają możliwość za tym, żeby zasiąść na ławie sędziego i decydować. Także wszyscy prawnicy, czy wszyscy ludzie, którzy
przyszli prawnicy, którzy mają aspiracje zostania prawnikami, muszą pamiętać, że to, co dzisiaj, jak oni się zachowują, no to później będzie to pozwalało im zostać niezależnymi, bezstronnymi sędziami, czy nie będą mogli zostać. No, w Polsce no to jest ten problem, że jest to pokłosie tego socjalizmu. Tam te wszystkie pociotki przez czasów PRL-u, no to w zasadzie były kliki, tak jak była kliki partyjne, no to były kliki prawnicze. Zostać prawnikiem, no to nie było to tak łatwo, to wszystko szło po linii rodzinnej, no ale to już za czasów wojny był taki, wojny, no czy po wojnie, czy no stary kawał był taki, że młody, że syn przyszedł do ojca, prawnika, i on mówi: ja jako adwokat załatwiłem sprawę w 3 dni. W 3 dni ta sprawa, co walczyli o miedzę tam ci chłopi. A ojciec mówi: ty głupi jesteś taki, załatwiłeś sprawę w 3 dni, a ja ciebie wychowałem, twojego brata wychowałem i dobrze żyjemy na tej jednej sprawie. Ale to tak na boku. Także syn był uczciwy. No a teraz sędziowie, no niestety są nieuczciwi i w Polsce, w Ameryce też. Ten marsz komunistyczny przez instytucje też doprowadził do tego, że wszystkie te uniwersytety w Ameryce, 95% wykładowców, no to jest lewacka, to jest marksistowska, socjalistyczna, to jest po prostu coś strasznego. Na jednej z uczelni, no to dziekan to w zasadzie nowy, jeden z nowych dziekanów, nowy administrator, no to praktycznie rzecz biorąc zwolnił jednego z profesorów za to, że ten profesor no to coś tam napisał tak no niewinnego na temat nominacji do Sądu Najwyższego. No i to nie była żadna tam opinia taka akademicka, to po prostu było jakieś takie normalne spostrzeżenie. Nie było powodu, żeby karać tego profesora na podstawie jego przekonań, no ale to jest to, co się dzieje. Problem jest tak rozpowszechniony w środowisku akademickim, że jeżeli jest jakiekolwiek no, opór czy inne zdanie, no to dziekani tam śledzą tych swoich wykładowców, zakazują im nauczania z niektórych przedmiotów, zakazują im czy zabierają im wykłady. No i właśnie to było w Georgetown. No to jest w Waszyngtonie, no to tam w Georgetown University, no to wykładał ten jeden z Polaków z okresu Karski, no. On po wojnie tam wykładał. No i to nie są tylko dziekanowie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dużo wykładowców i komitety, no to odmawiają przyjęcia do pracy ludzi, którzy mają jakiekolwiek spojrzenie konserwatywne. No na dzień dzisiejszy spojrzenie konserwatywne, no to jest po prostu konserwatyści, no to są wrogami ludu. Komuniści właśnie mówią, że konserwatyści, no to są wrogami ludu, tak jak zawsze komuniści mówią. Studenci nawet jak robią jakieś, patrzą na pracę innych studentów, no to też w zasadzie odrzucają inne opinie, inny światopogląd. Edytorzy, którzy publikują te artykuły, również to wszystko odrzucają, no bo ktoś ma zły światopogląd. To jest po prostu nieprawdopodobne. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, czarne życie znaczy, czy z tym samookreśleniem swojej płci i tak dalej,
jakakolwiek inna perspektywa, no to po prostu jest blokowana, jest światopogląd konserwatywny jest blokowany, eliminowany. Tak samo te spojrzenie antyadministracyjne, czyli te tak zwane konstytucjonalizm, no bo konstytucja zakłada, że nie ma planowania centralnego, że nie ma wielkiego rządu, że nie ma wielkich instytucji w Ameryce, no ale a komuniści niestety potrzebują plan pięcioletni, potrzebują wielką budżetówkę, potrzebują swoją grupę. No to nie tak była Ameryka zbudowana. No i bardzo dużo profesorów i szczególnie bardzo dużo nowych studentów, no to odchodzi w zasadzie, nawet jeżeli ma jakieś takie swoje przekonania, no to przechodzi w podziemną imigrację, w tą wewnętrzną imigrację. W Polsce to się nazywa imigracja wewnętrzna i po prostu ludzie siedzą cicho. No i z tyłu to dziekani i profesorowie właśnie popierają takie zaszczuwanie, zastraszanie jednych studentów przez drugich studentów. No i taki po prostu takie wąskie myślenie się zaczyna robić. To jest po prostu linia partyjna, politycznie, komunistycznie to poprawne, to wszystko jest. No i wtedy, kiedy zdarzają się jakieś sytuacje sądowe, jeżeli są jakieś sprawy, czy nawet w Sądzie Najwyższym, no to tam w zasadzie jest tylko pokazywane od jednej strony, od tej socjalistycznej, komunistycznej strony. Nie ma już spojrzenia w Ameryce konserwatywnego, dlatego że nie ma kto pisać, bo to już przez ostatnie dziesiątki lat po prostu jest to niszczone w zarodku. Także cała ta nietolerancja, no to już zaczyna być po prostu proces prawny zlikwidowany. No nie ma procesu prawnego, no bo jest tylko jedna strona w całej tej sytuacji. Gdzieś indziej również w tych firmach prawniczych, no to też tam wszystko jest redukowane, eliminowane, żeby pomagać konserwatystom. Po 11 września, no to bardzo dużo tych firm prawniczych, no to oni się deklarowali, że będą brali sprawy pro bono, czyli dla dobra publicznego, czyli za darmo, sprawy najróżniejszych terrorystów. Na dzisiaj dużo kancelarii prawniczych boi się po prostu reprezentować konserwatystów, dlatego że inni komuniści po prostu prawnicy będą ich zagryzali i będą nieprzyjemni. Także jest po prostu coś nieprawdopodobnego w wolnym świecie, w Ameryce w 2022 roku. Także to jest ryzykowne dla młodych prawników, żeby nawet stawali po stronie tych uciśnionych, czy po stronie tych, których opinia przestaje być popularna. No i teraz konserwatyzm jest w zasadzie do odstrzelenia przez polityków, no i nie do obrony przez prawników. Prawnicy powinni być bezstronni, prawnicy i sędziowie powinni mieć autorytet, bo są jakoś tak wybierani. Jest to tak nieprawdopodobna sytuacja, że jest tak strasznie trudno znaleźć jakiekolwiek te rozpiski prawne przy najróżniejszych sprawach w sądzie. Dlatego przede wszystkim wolności słowa. Tak? Na temat wolności słowa, no to w Ameryce już nie ma dyskusji. Teraz jest pchana ta mowa nienawiści, no i wszystko pod to podchodzi. Tyle tylko, że lewacy interpretują to tak, że na flagę amerykańską
amerykańską, taką, którą ja mam za sobą, to można nasikać, no ale nasikanie na flagę na przykład sześciokolorową, no to powinno być karane karą śmierci i nawet obrońca tego aktu, obrońca tego, tej osoby, która nasikała na flagę sześciokolorową, no to nawet obrońca będzie skłonny to, żeby go powiesić, powiedzmy, za coś takiego. No ale flagę amerykańską jak najbardziej to jest wolność słowa. Wielu prawników, profesorów, no to oni mają tą dożywotnią pozycję na tych swoich uczelniach, także się nie za bardzo przejmują, ale też się boją opozycji, no i nie stawiają jakichś takich odważnych punktów widzenia. No co można zrobić? No trzeba pamiętać, że ci ludzie albo mogą być sędziami, no ale to trzeba też pamiętać, że jeżeli robili coś tam ze strachu, no to ci ludzie nie mogą być sędziami, tak? No bo sędziowie są wybierani po to, wszyscy ci w sądzie, no to są, mają jakiś taki autorytet, no i reprezentują, czy mają reprezentować, czy pilnować, żeby naród nie był zaszczuty, czy zahukany przez inne autorytety państwowe, przez inne instytucje państwowe, no ale niestety tak nie jest. Te wszystkie szykanowania sprowadza się do tego, że w sądzie nie ma bezstronnych sędziów. No i to jest można powiedzieć początek końca demokracji. Jak można wierzyć systemowi prawnemu, jeżeli oni nie są bezstronni? No a niestety nie są. To także dużo wykładowców, dużo studentów no idzie z tą nietolerancją, dlatego że się boi, nie mają tych jaj, żeby zaprotestować, nie mają tej odwagi, żeby się komuś postawić. No i wtedy jest pytanie takie, czy oni byliby dobrymi sędziami, tak? Jeżeli nie są w stanie bezstronnie zadecydować o sprawie, no to pozycja sędziego, no to jest bardzo poważna sprawa. To tak samo jak ksiądz. No ksiądz to powinien mieć powołanie, tak? No bo to są sprawy duchowe. No ale sędzia musi stanąć i wybrać sprawiedliwość i posłuchać tej drugiej strony. Musi, nie może mieć jakichś tam uprzedzeń. A lewacy niestety mają swoje uprzedzenia, no i mają swoją wizję świata i bez wysłuchania obydwu stron, bez popatrzenia co się dzieje, no to cały ten należyty proces jest w zasadzie zlikwidowany. No i ta nietolerancja, czy to tchórzostwo sędziów, no to doprowadza do tego, że system sprawiedliwości po prostu zanika. No zanika dlatego, że był ten marsz, komunistyczny marsz przez instytucje, no i te kliki prawne zrobiły tą swoją, no swój klub, tak? Nie jest dobrze. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaż dla konserwatystów. Nie dajcie się zastraszyć. Macie swoje poglądy. Dziękuję, że macie swoje spojrzenie na świat, czyli Bóg, honor i ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. No to się utrzyma. To zawsze przetrzyma. W Ameryce teraz w listopadzie będzie wielka jedna zmiana. Jak to mówili meteorolodzy,
zawieje i zamiecie. No tak, 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 że w listopadzie będzie zawiewanie i zamiatanie. Wszyscy ci komuniści odpadną. Maski błyskawicznie spadną. Te teraz już wszyscy będą się zastanawiali, jacy to kretyni wymyślili. Przekaz dla socjalistów, zmieńcie swoją przynależność polityczną, nie głosujcie na socjalistów. Widzicie, że to jest jeden wielki syf. Nie po to przyjechaliście do Ameryki, żeby głosować na komunistów. Zdrowia dla normalnych.